koniec półrocza szkolnego już niebawem, a to oznacza, że nadszedł czas, aby ubierać nudne szkolne przybory w jaskrawe świąteczne stroje. Długopisy choinki, klej w postaci krasnala i zeszyt z pięknym rozgwieżdżonym glutem. To wszystko zobaczysz w naszym nowym świątecznym filmie. Do pierwszego lifehacku drukujemy zdjęcie ze świnką Peppa, bo w następnym roku według kalendarza chińskiego będzie rządzić właśnie ona. Obrysowujemy obrazek na tekturze, układając świnkę w lustrzanym odbiciu. Wycinamy po obrysie. Składamy. Potrzebujemy kawałków filcu o różowym odcieniu i srebrnego foamiranu. Wycinamy detale odpowiedniego kształtu. Przyklejamy kawałki filcu do kartonu. Przyklejamy czapki, szaliki, buzię i bluzę. Kleimy tułka oczu. Ozdobiamy ubrania srebrnym foamiranem. Przeklejamy biegające oczy. Różową wstążką przecinamy na pół. Przeklejamy po bokach. Klejem na gorąco mocujemy kawałek gumy do bielizny. Przeklejamy gumę, robiąc kieszenie o szerokości centymetra. Wkładamy w gumę pisaki. Zawiązujemy wstążką i otrzymujemy zabawny piórnik z Pepą. Ferie zimowe już są w drodze. Do realizacji poniższego pomysłu potrzebujemy czerwonego kleju w sztyfcie i spinacze. Rysujemy na papierze małe buty. Zalewamy obwód czerwonym klejem na gorąco. Łączymy spinacz. Dekorujemy jeszcze ciepły klej białymi włóczkami. Dekorujemy kroplami kleju na gorąco. Konturem akrylowym malujemy ornament. Robimy kilka takich butów. Teraz masz nie banalne spinacze, a wesołe świąteczne zakładki. Cud bożonarodzeniowy zrobiony własnoręcznie. Przeciętny szkolny zeszyt też przemienimy w świąteczny notes. Smarujemy okładkę klejem. Przyklejamy kartkę tektury. Ołówkiem rysujemy geometrycznego renifera. Bierzemy białe i niebieskie farby akrylowe. Cienkim pędzelkiem wypełniamy farbą rysunek na obwodzie. Lekkimi ruchami pędzelka przepruszamy renifera akrylowym śniegiem. Malujemy karton w technice gradient od intensywnego niebieskiego do białego. Print z lodowatym reniferem jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby tej zimy Twoje przybory szkolne były najbardziej stylowe. Teraz opowiemy, jaki strój na święta założy Twój długopis. Potrzebujemy foamiranu. Wycinamy dwie takie same choinki. Owijemy je cienką satynową wstążką. Przyklejamy niebieskie gwiazdki. Klejem na gorąco mocujemy choinki do długopisu. Dolne gałęzie łączymy ze sobą. Przyklejamy na czubku gwiazdę. Choinki, długopisy, pisanie takim fajnym długopisem to czysta przyjemność. Kolejna świąteczną przemianę linijki. Do tego lifehacku potrzebujemy kawałku foamiranu. Wycinamy kawałek foamiranu wielkości linijki trójkąta. Klejem na gorąco mocujemy foamarin do linijki. Ze srebrnego foamiranu wycinamy kółko. Wkładamy na krzyż cienkie paski zielonego foamiranu. Przyklejamy z tyłu linijki. Z czerwonego foamiranu wycinamy skarpetki. Mocujemy do linijki. Jeden bok trójkąta musimy zostawić do kreślenia. Błyszczące dekoracje tworzą świąteczny nastrój, z którym z łatwością udowodnisz najtrudniejsze twierdzenia. A teraz podzielmy się świątecznym lifehackiem na dekorowanie klejów w sztyfcie. Potrzebujemy balona. Odcinamy od balona jego wąską część. Naciągamy balon na klej. Nadajemy objętości włókniną silikonową. Zawiązujemy na sztyjce tokardę. Zakrętkę oklejamy gliną samoutwardzalną. Przywiązujemy do gliny okrągłą formę. Owijemy zakrętkę balonem. Ze skrawka czerwonego foamiranu robimy stożek. Przymierzamy czerwony kapturek.
mocujemy pompona klejem na gorąco. Wkładamy ciepły, wełniany szalik. Przeklejamy biegające oczy i nosek koralik. Robimy wąsy. Pracowity krasnal sklei wszystko. A kiedy nie ma pracy, będzie zabawną ozdobą. A teraz powiem Ci, jak szybko i łatwo ozdobić zwykłą okładkę zeszytu. Potrzebujemy błyszczącego foamiranu. Przyklejamy go do zeszytu. Do worka strunowego wkładamy papierową gwiazdę. Obrysowujemy pisakiem. Wycinamy, zostawiając 3 mm odstępu. Usuwamy szablon. Teraz potrzebujemy taśmy izolacyjnej. Zaklejamy ściany gwiazd, łącząc kawałki polietylenu ze sobą. Jedną ze stron pozostawiamy niezaklejoną. Do gwiezdnego nadzienia potrzebujemy kredek i włókniny silikonowej. Trzymy kredkę na drobnej tarce. Zasypujemy wypełniacz wiórkami z kredek. Tęczę na talerzu. Im więcej kolorów, tym lepiej. Kładamy tęczę z włókniny silikonowej w gwiazdę. Równomiernie prostujemy wypełniacz po całej formie. Używamy drewnianej szpadki. Mocujemy naszą gwiazdkę do zeszytu. Ozdabiamy okładkę niebieskimi gwiazdkami. Mamy zeszyt z miękkim, przezroczystym odstresowaczem. Gwiazdka antystresowa jest bardzo potrzebna w końcu półroczu szkolnego. Tym razem potrzebujemy szerokich patyczków do lodów i farby. Malujemy część patyczka beżowym kolorem. Pozostałą przestrzeń pokrywamy czerwoną farbą. Przeklejamy do patyczka kawałek baty. Używamy przezroczystego kleju biurowego. Mocujemy złotą wstążkę i ozdabiamy ją bacikiem. Rysujemy czarny pas. Oczy i nos zaznaczamy punktami. Dekorujemy pas złotą klamrą. Witaj, Święty Mikołaju! Śmieszne brodate zakładki przypominają, że święta i ferie już blisko. Do następnego lifehacku bierzemy niebieski skrawek okrągłego kształtu, opakowanie Pringles i wypełniacz. Owijemy puszkę włókniną silikonową. Obszywamy tkaniną. Dekorujemy zielonymi cekinami. Lśniące włosy anioła mocujemy klejem na gorąco. Kroimy na kawałki ozdobny drut. Zginamy kawałki na pół i robimy z nich płatki śniegu. Mocujemy je do naszej tubki. Przyklejamy papierowe gwiazdki. Mamy niezwykły świąteczny piórnik. Doskonale wpisuje się w świąteczny wystrój i pasuje do stylu naszych świątecznych przyborów. A teraz dowiesz się, jak ozdobić pisaki za pomocą włóczki. Nawijemy włóczkę na mały kwadracik tektury. Przywiązujemy kawałkiem włóczki. Delikatnie zdejmujemy kłębek z kartonu. Związujemy po środku. Obcinamy krawędzie, aby powstał pompon. Potrząsamy pomponem. Na tej samej zasadzie robimy mniejszy pompon. Sklejamy klejem na gorąco. Miejsce styku ozdabiamy wstążką. Zamiast rąk przyklejamy za pomocą kleju na gorąco miniaturowe pompony. Kleimy oczka i nosek. Z kółeczka czerwonego filcu skręcamy czapeczkę. Dekorujemy wstążkę z cekinami. Ocieplamy bałwankowi głowę. Za pomocą kleju na gorąco przyklejamy bałwanka do skówki flamastra. Zimowy puszysty wystrój wygląda bardzo zabawnie. Teraz dowiesz się, jak ozdobić korektor za pomocą arkusza foamirana. Wycinamy dwa podobne aniołki. Na obudowę korektora nanosimy kroplą kleju PWA i mocujemy do niej różowego anioła. Przewracamy i mocujemy drugiego anioła z odwrotnej strony. Dekorujemy aplikacją złotymi kokardkami. Korektor z błyszczącymi aniołkami wygląda delikatnie i bardzo świątecznie. A Ty już udekorowałeś swoje przybory szkolne? Napisz w komentarzu, który z naszych lifehacków chciałbyś powtórzyć. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek.
Czeka na Ciebie wiele nowego i ciekawego na kanale Trum Trum.